Hej, witajcie ponownie. Dzisiaj mam dla Was ulubieńców lipca. I tym razem nie mam nic z pielęgnacji, będzie sama kolorówka. Nie przedłużam i przejdę od razu do ulubieńców. Mam tutaj kosmetyk, bronzer w zasadzie, z The Balm Bahama Mama. I to jest bronzer, który wygląda tutaj na bardzo ciemny w opakowaniu. I ja robiłam film o tym bronzerze i jeszcze o jednym kosmetyku z The Balm, o rozświetlaczu. Film na kanale z takim testem, małą recenzją, więc odsyłam Was do tego filmu gdzieś tutaj. To jest raczej bronzer dla ciemniejszych karnacji. Ja się teraz opaliłam, więc ten kolor jest dla mnie idealny. Nie polecam go jasnym karnacjom. Po prostu jest zbyt ciepły dla takich właśnie jasnych karnacji. Sami właśnie zobaczcie. Dla mnie on jest teraz idealny i stosuję go właśnie jako taki puder do konturowania też, więc dwa w jednym, akurat w tym okresie. Dla opalonych, dla średnich karnacji ten puder będzie świetny. Właśnie jako taki puder do konturowania, do opalania, a jasnym karnacjom, takim totalnym bladziochom, raczej bym go odradzała. Nie robi żadnych plam i też nie jest aż tak mocno napigmentowany, żeby robił takie placki zaraz, gdy przyłoży się pędzel. Fajnie się z nim pracuje. Naprawdę świetny, świetny puder do konturowania, do taki bronzer, wiecie, dwa w jednym. No i kolejna rzecz właśnie z The Balm. I to jest rozświetlacz Merylu. Ja mam go dzisiaj na policzkach. I właśnie też robiłam tego duetu test na kanale. Więc naprawdę zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, jeżeli chciałybyście dowiedzieć się czegoś więcej. Rozświetlacz boski. Piękny szampański odcień. Na początku byłam nim rozczarowana, bo za pierwszym razem no, nie dawał takiego efektu, jakiego oczekiwałam. A teraz jest wow, a teraz to jest po prostu wow, robi taką taflę, że jestem zachwycona. Piękny rozświetlacz, daje naprawdę mocny błysk, piękny. I też nie wydaje mi się, żeby on pasował dla takich bardzo jasnych karnacji, takich porcelanowych. Odradzam Wam właśnie ten rozświetlacz, jeżeli macie taką cerę jasną, ale już dla takich ciemniejszych jest piękny. Dalej, jeżeli chodzi o ulubieńców, to korektor. Nie wiem, czy mówiłam już o nim w jakichś ulubieńcach tutaj, czy w jakimś filmie z make-upem. Wątpię, ale tak, to kolejny ulubieniec. Wolę go bardziej niż korektor z Catrice. Jednak ten korektor dla mnie byłby za ciężki, żeby nosić go na co dzień. Ten korektor ma naprawdę mocne krycie i jest naprawdę długotrwały. Więc to już jest raczej dla mnie taki korektor na większe wyjścia, że tak powiem. Wszystkie cienie pod oczami mi zakrywa. Nie zbiera się w zmarszczkach praktycznie w ogóle. Ten z Catrice jednak delikatnie wchodzi, ale to, żeby tego uniknąć, muszę naprawdę go mocno przypudrować. A tego właśnie nie muszę. Kolor jest naprawdę bardzo ładny, taki jasny. Lekko wpada w takie różowawe tony, ale mi to nie przeszkadza. Teraz jest dla mnie jednak za jasny, bo kurczę, nie wiem, coś się w te lato opaliłam. Ten korektor naprawdę świetny, długotrwały, mocno kryjący, lepszy od Catrice. No ale też droższy. Kolejna rzecz to kolejny rozświetlacz. To jest rozświetlacz, którego teraz właśnie używam na co dzień. To jest rozświetlacz Glam Shop. Glam Pop w odcieniu Diva. I to jest taki rozświetlacz trochę złotawy, ale właśnie ja z Glam Shopu na co dzień używałam rozświetlacz Celebrytka. Porównam Wam te dwa odcienie może. Tutaj jest Celebrytka, a tutaj jest właśnie ta Diva. I Celebrytka jest dużo chłodniejsza, delikatnie wpadająca w srebro i róż, ale to jeszcze jest złoty kolor.
A Diva już jest naprawdę takim fajnym, złotym odcieniem. No i właśnie teraz, gdy się opaliłam, to ta celebrytka już była dla mnie za jasna i się bardzo tutaj odcinała mi na szczytach kości policzkowych. I właśnie zaczęłam teraz w te miesiące używać, w lipcu używać właśnie tego rozświetlacza Diva. I on nie jest aż tak mocny jak celebrytka. Daje delikatniejsze rozświetlenie, ale cały czas można go budować, żeby uzyskać taki większy glow. Odcień tego rozświetlacza, tak jak mówiłam, jest cieplejszy od celebrytki i nie jest aż tak mocny, więc latem, kiedy teraz się świecę mocno na całej twarzy, czyli czoło i tak dalej, nie wybija się tak mocno i więc nie wyglądam, jakbym miała całą twarz spoconą. Więc naprawdę bardzo fajny i ja ją trzymam w takiej kasetce z Inglota. Tak więc w tych ulubieńcach dwa rozświetlacze. Kolejna rzecz, trochę nie po kolei, ale jest tutaj puder sypki z My Secret Loose Transparent Powder. Robiłam chat makeup ostatnio. Nie wiem, czy już się pokazał na kanale. Może być, że dopiero po tych ulubieńcach pokaże się ten film z kosmetykami, z nowościami z drogerii Natura i właśnie kupiłam wtedy na początku lipca czy w czerwcu jakoś ten puder z My Secret i to jest mocniejszy puder jeszcze od mojego ulubionego Vibo Fixing Powder. On już jest trochę delikatnie ryżowy. Super nadaje się do przypudrowania mojej okolicy pod oczami, ale też na całą twarz. Super matuje i dzięki temu produkty później lepiej się rozcierają na twarzy. A jeżeli chodzi o przypudrowanie tutaj korektora, dłużej ten korektor się utrzymuje. Z tym, że też trzeba uważać na ilości, bo jeżeli za dużo go nałożę, to ta okolica jest przesuszona. Naprawdę bardzo fajny i niedrogi puder i w większej pojemności niż Vibo, bo Vibo ma 5,5 g. A ten ma 12, kosztuje tylko jakieś 3 zł więcej. Bardzo, bardzo fajny. I jeszcze jedna rzecz, przedostatnia w zasadzie, jest to żel do brwi z L'Oreal Brow Artist Plumper. Ja do niego ostatnio powróciłam. To jest chyba odcień blond. Nie pamiętam, bo już mi się tutaj zdarła naklejka. To jest żel w takim cieplejszym trochę odcieniu, takim lekko rudawym, więc dla takiej ciepłej blondynki będzie świetny. Wiecie, nie dla takich platynowych blondynek, tylko właśnie dla takich złotawych, to ten żel będzie świetny, więc jeżeli na przykład lubicie chłodne żele, chłodne brwi, to ten żel raczej dla Was nie będzie. Ale jeżeli lubicie takie cieplejsze, to ten będzie genialny. On jest tak mocny, że no ja już to powtarzam wiele razy, te brwi mi się w ogóle nie ruszają z miejsca, ale też gdy za długo go używam, no to moje brwi się trochę osłabiają i wylatują przy zmywaniu makijażu, więc jest naprawdę mocny. Ale jeżeli szukacie dobrego żelu do brwi, to Wam go polecam. I ostatnia chyba już rzecz, maskara do brwi. Może już o niej wspominałam, może nie. I tutaj Max Factor 2000 kalorii. Z taką normalną, grubą szczotą. Ja właśnie takie uwielbiam, są dla mnie najlepsze, więc ten korektor to już jest któreś moje opakowanie. Mam chwilę przerwy i znowu do niego wracam, bo najbardziej lubię go ze wszystkich, daje mi mega pogrubienie, bo właśnie tego szukam najbardziej w maskarach do brwi. W maskarach do rzęs. Nie wydłuża za bardzo rzęs, ale właśnie je bardzo pogrubia, no i też nie sprawia, że rozmazuje mi się. Więc tak, to jest mój ulubiony tusz do rzęs. I to tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, zachęcam Was do subskrybowania i widzimy się w następnym filmie. Pa!